Witam w ósmym miesiącu Bessy. Czy będzie w niej wytchnienie? To czerwiec 2022 roku i magazyn Bilans w szczególnym momencie. Dokładnie 6 lat po Brexicie, pół roku przed Wigilią i w niesamowicie ciekawym miejscu na wykresie indeksu WIG20. Na samym początku opowiem dzisiaj o tym, jak wygląda sytuacja z Bessą, a może nawet z recesją, bo sytuacja recesyjna wciąż nie jest pewna, a wiele o niej się mówi, potem będzie o OZE. O tym, jakie najważniejsze jest w tej chwili oraz o zaczarowanych poziomach na polskiej giełdzie. Zapraszam. W ostatnich magazynach Bilans wielokrotnie pokazywałem to, czego obawiają się zarządzający i to, skąd może przyjść ewentualna poważna recesja. W tej chwili już wiemy, że rosyjsko-ukraińska wojna nie jest tym kluczowym czynnikiem. Ona przyspieszyła pewne procesy, przerzuciła poziomy na ropie naftowej czy na pszenicy dużo dalej, natomiast nie spowodowała jakiegoś efektu globalnego domina. Wszystkie problemy oczywiście podrasowała i z nami są, takie jak choćby problemy żywności, ale tam też się wiele dzieje w ostatnim czasie, bo tylko w czerwcu pszenica spadła o 25% od szczytów, co prawda, ale jednak trend przynajmniej na chwilę został zatrzymany. W tej chwili wiemy też, że Chiny, z tego co obawiają się zarządzający, cały czas trzymają się, może nie mocno, ale dramatu wciąż nie ma. Obserwując inflację, cały czas zastanawiamy się nad rynkami emerging markets, w jakim miejscu są, bo owszem, możemy dawać przykłady takie, że realne stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych są ekstremalnie ujemne, natomiast jest to gospodarka kluczowego kraju świata, kluczowej waluty, no i też dużo większa gospodarka. Inwestorzy światowi patrzą na rynki emerging markets, porównując je między sobą, nie porównując ich do rynków rozwiniętych. I w tym zestawieniu wyglądamy wśród tych większych gospodarek emerging markets, dla większości koszyków oczywiście, dość ciekawie, bo jesteśmy w gronie takim jak Argentyna, która wraz z podwyżkami stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych znów ma problem z możliwym bankructwem, Sri Lanka, która niedawno zbankrutowała, Nigeria, która mimo wszystko ma duże zyski z wysokich cen ropy, Turcja, wiemy, że tutaj sytuacja jest dość szalona, no i Tajlandia, gdzie duża część gospodarki ucierpiała przez kryzys covidowy i problemy turystyczne. A w Polsce, no w Polsce trudno wyróżnić jakiś jeden kluczowy problem, a może ktoś ma już taki na myśli. Sprawa oczywiście zależy od tego, jak ktoś analizuje gospodarkę. Ważne jest jednak to, że tak jak mówi Ludwik Kotecki, jeden z członków RPP, to nie jest blisko końca, zakończenia cyklu stóp procentowych, jeszcze przed nami kilka podwyżek, co może powodować przedłużający się odpływ kapitału z rynku. Na przykład do lokat, jakie już przez chwilę nawet pojawiały się na 8%, czy może więcej już pod koniec wakacji. Jaka jest skala Bessy w Stanach Zjednoczonych na S&P 500? No zazwyczaj jest to około 20-30%. W tej chwili skala spadków to już 20%. To sugerowałoby, że jesteśmy blisko końca. Natomiast jeżeli faktycznie nasze problemy będą nie tylko zwykłą Bessą, ale również recesją i poważniejszymi problemami gospodarczymi, to możemy zahaczyć o pułap 40-50%. Wszak kryzys naftowy z lat 70. czy pęknięcie bańki internetowej można przypasować do obecnych czasów. Teraz też mieliśmy ekstremalnie drogie spółki technologiczne i też mamy różnego rodzaju szoki naftowe. Jeżeli patrzylibyśmy miesiącami, wielokrotnie mówiło się, że Bessa skończy się prawdopodobnie jesienią w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli miałaby to być prawda, to byłaby to Bessa, która trwałaby około 9-10 miesięcy, czyli trochę krócej niż statystyczna Bessa, zatem dość szybki powrót do dobrego stanu w gospodarce i do dalszej części ekspansji w nowym cyklu lub w tym samym, bo tego jeszcze do końca nie wiemy. Natomiast jeżeli spojrzymy na te przypadki bardziej skrajne, to Bessa może trwać nawet 17-20 miesięcy. Wtedy kończyłaby się wiosną przyszłego roku, zatem mamy jeszcze sporo czasu na zakupy i amerykańskich, i prawdopodobnie polskich akcji, no bo przecież trudno się jakoś łudzić, że my będziemy wzrastali, gdy Ameryka będzie spadała. OZE, ale jakie? Może ta poprzednia konkluzja nie jest specjalnie pozytywna, ale wciąż nie wiemy, czy będzie recesja. Wielu upatruje szansę na uniknięcie recesji w szybkim załamaniu cen ropy naftowej. Wydaje się, że w połowie czerwca
Wielu inwestorów ze światowych rynków towarowych zaczęło wyceniać recesję w surowcach, ponieważ zaczęto je wyprzedawać. To nie tylko pszenica, ale również mocna korekta na przykład na ropie naftowej. Mówi się też, że spadek konsumpcji ropy w benzyny w Stanach Zjednoczonych spowoduje dość wyraźny również spadek cen razem z aktualną korektą na rynku naftowym. Jednak dotychczasowy spadek konsumpcji sięgający 6-8% w niektórych tygodniach nie spowodował wyraźnego spadku cen na stacjach benzynowych w Stanach Zjednoczonych, zatem ten trop przynajmniej przy obecnej skali zmniejszenia konsumpcji i spadków cen ropy naftowej nie spowoduje uniknięcia recesji, jeżeli stopy procentowe będą szybko podwyższane. Ale miało być o OZE, więc spójrzmy na zupełnie inną stronę surowcowego tortu. Już wiemy, że prawdopodobnie w Europie będziemy musieli przeskoczyć część transformacji energetycznej opartą na gazie od razu do zupełnego uniezależnienia się od paliw kopalnych i przeskoczenie do wodoru. Będą nam do tego potrzebne panele, a tutaj kwitnie cały czas biznes. Owszem, w Chinach w produkcji nie ma tak wielkiej inflacji, ale aktualne ceny na przykład silikonów wykorzystywanych w produkcji paneli słonecznych cały czas są na wysokich cenach i jednak stabilnie rosną. W zasadzie to jest wzrost liniowy od maja zeszłego roku. Tutaj nie ma solidnej korekty. Ostatnie dni też nie przyniosły ząbku spadkowego. Zatem należy się liczyć z tym, że wiele odnawialnych źródeł energii cały czas będzie drożało. Warto również zwrócić uwagę na to, jak na tą drugą stronę tego całego procesu, którym jest transformacja energetyczna. Pompy ciepła. Rynek zdał sobie sprawę, że skoro nie będzie przejściowego etapu gazowego, potrzebne są firmy, które produkują na przykład pompy ciepła. Jeżeli już za kilka lat inwestycje publiczne w Unii Europejskiej nie będą mogły mieć, jeżeli to w ogóle wejdzie w życie, nie będą mogły mieć paliw gazowych w wykorzystaniu danego budynku, to pompy ciepła będą absolutnie potrzebne. Sanex wystrzelił o tylko 130% w miesiąc, o 300% od pierwszego dnia ataku Rosji na Ukrainę. To najlepsza spółka, właśnie producent pomp ciepła. Inwestorzy w tej chwili wyceniają to, że spółka będzie miała jeszcze więcej zamówień i że zyski będą rekordowe. Ceny są na pewno ambitne z perspektywy obecnego biznesu. Jeśli ktoś zastanawia się nad zakupem Sanexu, to w tego typu sytuacjach, kiedy był gigantyczny popyt, spółki muszą sprostać produkcyjnie. I tak naprawdę w tym momencie liczy się to, jak elastyczny jest zarząd, jak będzie potrafił wykorzystać gotówkę i na jak wiele e-maili z zamówieniami będzie w stanie odpowiedzieć. To już nie jest rzecz czysto finansowa. Jeżeli ktoś interesuje się tą spółką, radzę badać pod tym kątem, tym czysto ludzkim i z potencjałem logistyczno-gotówkowym tej chwili. Spójrzmy na zaczarowane poziomy na indeksie WIG20 i MWIG40. Jeżeli spojrzymy na WIG20, na mój ulubiony wykres, na którym handluję od ponad 10 lat w układzie tygodniowym, zauważymy, że w połowie czerwca dotarliśmy do kluczowych poziomów. A co ciekawe, 24 czerwca, czyli w sześciolecie od Brexitu, broniliśmy w zasadzie tych samych poziomów, które udało się wtedy obronić na tej dramatycznej sesji. Generalnie poziomy między 1650 a 1670 przynajmniej 6 razy broniły nas przed kolejnymi spadkami. Przełamywane były zaledwie 3 razy oraz kilka razy były problematyczne do przebicia, jeżeli spadliśmy poniżej nich. Tak było w 2003 roku, tak było podczas covidowego odbicia w kwietniu i w maju 2020 roku i przez chwilę podczas wyjścia rynku z Bessy w 2009 roku. Tak więc jeżeli dość szybko zatoniemy poniżej 1650 punktów, to prędko możemy się z tych poziomów nie wygrzebać. Natomiast jest to potencjalny przyczółek do korekty, o której już wspominałem 2 tygodnie temu na łamach poniedziałkowych spotkań w Squabber.com, o tym, że jeżeli ma nastąpić faktycznie jakaś śródbessowa, mocna 20% korekta prowzrostowa na WIG20 i MWIG40, to prawdopodobnie będzie ją trudno w ogóle wygenerować, jeżeli nie uda się to zrobić z aktualnych poziomów, które tak ładnie tutaj prezentują się w tym szerokim ujęciu.
Jeżeli spojrzymy na MWiK-40 w układzie tygodniowym, ale dużo węziej, bo od 15 roku to nie są tak strategiczne poziomy, aczkolwiek na koniec przedostatniego tygodnia czerwca MWiK-40 wyglądał przyzwoicie i opierał się o szczyty z dość dziwnej hossy 2015 roku, która była takim ruchem trochę niespodziewanym w marcu i do maja 2015. No jesteśmy gdzieś w okolicach średniej z 2000, końca 18 i z 2019 roku, więc są to pieniądze, miejsca, gdzie dużo pieniędzy też zostało położone i jeszcze one gdzieś są widoczne na rachunkach na przykład towarzystw funduszy inwestycyjnych, więc to też jest ciekawy poziom i coś, co akcentowałem na łamach Squabera już od pewnego czasu, to jesteśmy dokładnie na ważnej luce. Ta luka cały czas wytrzymuje, może być przyczółkiem do właśnie ruchu wzrostowego, a dopiero pewnie później w dalszej części Bessy ją zamkniemy. Jeżeli jeszcze szerzej spojrzeć na takie portfele, które wielu inwestorów teraz choćby robi, podpisując aneks do umowy maklerskiej na inwestowanie, po wyliczeniu parametrów ryzyka dostają propozycję na przykład portfela umiarkowanego, gotowego. To zazwyczaj jest 60% obligacji, 40% akcji. Warto zwrócić uwagę na to, że tego typu inwestycje, może to na nie jest dobry moment, ale one historycznie nie są zawsze idealnie. Mamy z nimi bardzo dobre wspomnienia, bo od 12 do 18 roku zarabiały prawie zawsze, ale w ostatnim czasie miały już kilka mocnych zjazdów, a ten, który odbył się w ciągu ostatniego kwartału, był najmocniejszym zjazdem tego typu portfeli od 30 lat. Oczywiście wcześniej ich tak wiele nie było, więc tak statystycznie łatwo policzyć, że było to ostatnich 15 lat. Natomiast syntetyczne portfele tworzone wstecz na poziomie 60 do 40 to są historyczne spadki. To nie jest zła strategia inwestowania, ale ona jak każda strategia może powodować, że pewnego dnia patrzymy i mamy straty na poziomie 20 paru procent. Bo w pierwszym kwartale była strata, w drugim kwartale była strata. Jeśli źle weszliśmy, jesteśmy w stracie. Pamiętajmy, że Bessa otwiera zupełnie nowe przestrzenie, gdzie dotąd nie było spadków i wydawało nam się, że są to tereny bezpieczne. Zapytajmy bardzo młodych ludzi, co myślą o kryptowalutach albo co jeszcze myśleli kilka miesięcy temu. To raczej miał być rynek wiecznie wzrostowy, a teraz mamy tam trzęsienie ziemi. Tak samo w portfelach 60 do 40, wcześniej na portfelach obligacyjnych i tak dalej, i tak dalej. Bessa zawsze wyciąga swoje ręce bardzo daleko. To był magazyn Binance, Michał Palaczyk ze Squabber.com.